Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić jednemu z obiektów, który znajduje się który wystawiany jest na naszej wystawie. Jest to rysunek, który przypisujemy Peterowi Paulowi Rubensowi i ukazuje on Joannę d'Arc, czyli francuską heroinę. Jest to jeden z 74 rysunków, które pokazujemy na wystawie, natomiast z pewnością jest on jednym z najlepiej przebadanych, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę fakt, że jeszcze do niedawna o jego istnieniu zapomnieli tak naprawdę wszyscy historycy sztuki, którzy zajmują się Rubensem. I dzisiejszy wykład chciałbym właśnie poświęcić tak naprawdę historii odkrycia tego rysunku. Wydaje mi się, że historia jest o tyle interesująca, że pokazuje nie tylko same badania, same analizy ikonograficzne, stylistyczne, ale też odkrywa bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących kuchni pracy historyka sztuki czy też muzealnika, który zajmuje się rysunkami. I jest też o tyle interesujące, że ten rysunek jest wpleciony w historię zbiorów Muzeum Narodowego, w jego dramatyczną historię, można tak powiedzieć, tak naprawdę dramatyczną historię zbiorów artystycznych z terenu dzisiejszej Polski. I stąd właśnie ten tytuł, jak odkrywa się Rubensa, ponieważ rysunek, który Państwu pokazuję, jest właśnie takim odkryciem. I tak jak napisałem takim wstępnie, w zaproszeniu na dzisiejszy wykład, odkrycie rysunku wybitnego artysty w zbiorach Muzeum Narodowego czy jakiegokolwiek innego muzeum jest związane z wielkimi emocjami, jest tak naprawdę marzeniem każdego muzealnika, historyka sztuki. Nie muszę Państwu chyba tego jakoś szczegółowo wyjaśniać. Natomiast mogłoby się wydawać, że zbiory muzealne, szczególnie w XXI wieku, są dobrze przebadane, katalogi są napisane, tak naprawdę wszystko już wiadomo, albo prawie wszystko wiadomo, a już na pewno, jeśli chodzi o tak wielkie nazwiska jak Peter Paul Rubens. A okazuje się, że nie. I nie jest to sytuacja wyjątkowa, nie jest to tylko przypadek Muzeum Narodowego w Warszawie, bo tak naprawdę we wszystkich muzeach, nawet tych największych na całym świecie, dokonywane są nowe odkrycia zaskakujące właśnie o tyle, że rysunki, które uważane były za dzieła innych twórców, nie uważane były za bardzo dobre dzieła nawet, często są atrybuowane na nowo i to właśnie tym najważniejszym artystom. I chciałbym właśnie przewrotnie zacząć, mimo tego, że Rubens jest osobą, której poświęcony jest dzisiejszy wykład. Natomiast chciałbym zacząć od innego artysty, od Rembrandta. Kilka miesięcy temu w prasę obiegła informacja mówiąca o tym, że w jednym z niemieckich muzeów, w Herzog Anton Ulrich Muzeum w Brunszwiku, został odkryty rysunek, który uznano za rysunek Rembrandta. Do tej pory, czy do tamtej pory, był uznawany za rysunek Johanna Melchiora Rossa, który był artystą specjalizującym się w ukazywaniu studiów zwierząt przede wszystkim, czy ukazującym zwierzęta. Natomiast kurator rysunków podczas digitalizacji zbiorów popatrzył na rysunek po raz kolejny świeżym okiem i coś go tknęło, można tak powiedzieć. Miał intuicję, zaczął szukać i okazało się, że faktycznie jest to rysunek uznany obecnie prawie właściwie przez wszystkich za autentyczne dzieło Rembrandta. I tutaj pokazuję Państwu slajd, na którym ten rysunek jest gigantyczny tak naprawdę, natomiast on jest bardzo nieduży i jest w wielkości mniej więcej dłoni. Więc to jest bardzo małe, precyzyjne studium, chociaż bardzo też takie, znaczy jest dużo spontanicznych linii, które budują właśnie figurę tego psa. Natomiast w wyniku porównań z innymi rysunkami zwierząt, między innymi z tym słynnym rysunkiem ukazującym słonicę w wdzięcznym imieniu Hansken, to jest rysunek przechowywany w Albertinie, mniej więcej z tego samego czasu, ten rysunek datowany jest tak naprawdę około 1637 roku i jest to rysunek o tyle ważny, że zasilił Ewr Rembrandta jako rysownika zwierząt. Tych rysunków ukazujących studia zwierząt nie jest aż tak wiele. I dokładnie taka sama sytuacja, właściwie podobna sytuacja, miała miejsce w przypadku Joanny d'Arc. Ten rysunek jest przechowany w Muzeum Narodowym od końca II wojny światowej, od 1945 roku. Do tego zagadnienia wrócę jeszcze za chwilę, bo właśnie to jest zagadnienie dotyczące tych dramatycznych dziejów i tego rysunku, i pozostałych zbiorów polskich. I od samego początku był uznawany za dzieło, nie za dzieło Rubensa.
jak doszło do odkrycia rysunku. W naszych zbiorach do niedawna rysunek był określany jako artysta północnoeuropejski, klęczący rycerz przełom XVII i XVIII wieku. Więc jest bardzo ogólne sformułowanie. Rysunek przechowywany był w tece zawierającej przede wszystkim kopie z innych dzieł sztuki i za taki rysunek był właśnie uznawany. Natomiast rzetelność historyka sztuki i muzealnika jednak wymaga sprawdzenia bardzo dokładnego każdego rysunku, z którym mamy do czynienia. Szczególnie, że od kilku lat Muzeum Narodowe w Warszawie prowadzi taką akcję nie tylko digitalizacji, ale również wpisywania wszystkich informacji na temat rysunków, które są w naszych zbiorach, do systemu komputerowego, a z czasem publikacji na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie. Więc właśnie w ramach przygotowania tego rysunku do publikacji zacząłem drążyć, z czym mamy do czynienia. I to, co przede wszystkim rzuciło mi się w oczy, to jest to, że rysunek, co prawda, no, ukazuje klęczącą postać w zbroi, ale jednak twarz ma rysy kobiece. Oczywiście to są wszystko intuicje, które można bardzo łatwo obalić, ale w tym przypadku nie została ona obalona. Twarz kobieca, zbroja, kojarzy się z Joanną d'Arc. Więc co zrobiłem? Wpisałem w wyszukiwarce internetowej Peter Paul Rubens. A przepraszam, może jeszcze jednej rzeczy powinienem powiedzieć. Styl rysunku, ten typ twarzy, jednoznacznie kojarzy się z Rubensem. Znaczy ten typ twarzy kobiecej, ten typ postaci, a nawet sposób rysowania kojarzy się jednak z Rubensem. W związku z tym 1 plus 2, połączyłem te dwie informacje, te dwie intuicje, wpisałem do wyszukiwarki internetowej Peter Paul Rubens, Joan of Arc, czyli Joanna d'Arc. No i pierwsze wyniki, które wyszły, pokazywały obraz przechowywany w północnoamerykańskiej kolekcji North Carolina Museum of Art w Raleigh, obraz, który jest ewidentnie związany z naszym rysunkiem. Zachowując wielką ostrożność i powściągliwość, stwierdziłem, no najprawdopodobniej mamy kopię według tego obrazu. Natomiast starając się dowiedzieć jak najwięcej i o samym obrazie, i o rysunku, zacząłem zbierać literaturę poświęconą właśnie temu obrazowi i okazało się, że nasz rysunek znany jest zachodnioeuropejskim i amerykańskim badaczom od 1932 roku, kiedy to ten rysunek pojawił, czy zdjęcie tego rysunku pojawiło się w archiwum Ludwika Burcharda, wybitnego specjalisty zajmującego się Rubensem. Teraz centrum badawcze jego imienia Rubenianum znajduje się w Antwerpii i wciąż prowadzi badania właśnie nad Rubensem. Jak się okazało, ten nasz rysunek był również kilkakrotnie publikowany. Po raz pierwszy w 1965 roku jako dzieło Rubensa, potem w 1997 jako Rubens ze znakiem zapytania, by w końcu stwierdzić, że jest to jednak kopia według Rubensa. To dwukrotnie w 2004 i 2011 roku. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że wszystkie te atrybucje dokonywane były na podstawie czarno-białego przedwojennego zdjęcia, które widzą Państwo po prawej stronie. Jakie były argumenty przeciwko tej atrybucji? Bo skoro pojawia się rysunek i jest stwierdzane autorstwo Rubensa, to jakie były argumenty przeciwko? Teraz tylko zaznaczę, potem będę jeszcze do tego wracał w późniejszej części naszego spotkania. Otóż posługując się tym zdjęciem, które mieli do dyspozycji badacze na Zachodzie, to co podnosili, to jest przede wszystkim to, że rysunek jest bardzo precyzyjny. Jak na Rubensa, jak na projekt do obrazu. Bo zobaczcie Państwo, że jest narysowany bardzo dokładnie. Tutaj widać właśnie te czarne linie, które budują bryłę tej postaci. Zresztą ta dokładność jest niekonsekwentna. Zwróćcie Państwo uwagę, że pozostałe elementy oprócz postaci Joanny są rysowane bardzo szkicowo. Tak jak chociażby pióropusz przy jej hełmie, czy krucyfiks, który stoi na tym postumencie po lewej stronie. Natomiast właśnie ta precyzyjność i dokładność sprawiła, że rysunek... Zaczęto wątpić w to, czy rysunek jest rysunkiem autentycznym. Do tych kwestii zaraz się będę też jeszcze odnosił. Teraz chciałbym tylko tak właśnie zarysować tą historię również atrybucji. Pokazuję Państwu też teraz zestawienie zdjęcia przedwojennego z obrazem. I zwróćcie Państwo uwagę, że różnią się one między sobą, to jest dość oczywiste, przede wszystkim proporcjami. Po lewej stronie widać niemalże kwadrat, po prawej stronie pionowy prostokąt, widać ewidentnie, że prawa strona została przycięta. Lewa strona praktycznie jest niezmieniona. Kolejnych argumentów do odpisania tego rysunku Rubensowi dostarczyły badania technologiczne przeprowadzone w
w latach 80., jeszcze przed publikacją tą, w której pojawił się znak zapytania, ponieważ zauważono, że co prawda obraz jest pionowym prostokątem i w tym właśnie różni się od tego rysunku, natomiast widać w zdjęciu rentgenowskim, że pod warstwą farby, którą widać tutaj w tym miejscu, pojawia się kolumna. W związku z czym wysnuto taką hipotezę, że pierwotnie obraz był większy i został w pewnym momencie przycięty i przemalowany. I to jest zresztą bardzo ciekawa historia, historia jakby fizycznego istnienia tego obrazu, ponieważ historycy sztucy amerykańscy postanowili datować ten obraz na dwa etapy, można powiedzieć. Pierwszy etap na początku lat 20., około 1622 roku, i uznali, że właśnie ten pierwszy etap został wykonany przez Rubensa. Natomiast obraz nigdy nie został sprzedany. Znajdował się w spisie dzieł sztuki przechowywanych w domu Rubensa po jego śmierci i uznano, że przycięcie obrazu i jego przemalowanie, ono jest widoczne bardzo przy takiej bliskiej analizie, nastąpiło po śmierci Rubensa, ponieważ jego spadkobiercy chcieli jak po prostu sprzedać jego dzieła i w ten sposób zarobić. I w związku z tym był to dla tych badaczy kolejny argument za tym, że nasz rysunek jest kopią z obrazu przed przycięciem i przemalowaniem. Do tego jeszcze, tak jak powiedziałem, już parę razy wrócę. Natomiast pierwszą rzeczą, która tak naprawdę powinna interesować muzealnika, to jest to, że dysponuje fizycznie obiektem, który może badać. Wszyscy badacze, którzy albo przypisali rysunek Rubensowi, albo mu ten rysunek odpisali, swoje hipotezy wysnuwali na podstawie zdjęcia po prawej stronie. Natomiast my dysponujemy rysunkiem, który możemy zbadać, który możemy dokładnie przeanalizować i na tej podstawie wysnuć nasze własne wnioski, które mogą albo potwierdzić te wnioski, które wyciągnęli inni historycy sztuki, albo postawić własne tezy. I w związku z tym pierwszym pytaniem, które sobie zadałem po tym, jak okazało się, że nasz rysunek funkcjonuje, było oczywiście to, czy jest to faktycznie rysunek Rubensa, czy nie. Byłem w tej komfortowej sytuacji, że mogłem badać ten rysunek na swoim biurku właściwie. Także to jest właśnie ta przewaga. I badania nad rysunkiem trwały w latach 2010-14. Mogą Państwo myśleć, że to jest bardzo długi czas. Natomiast w przypadku nie tylko zresztą rysunków, bardzo ważne jest to, żeby odpocząć od pracy nad atrybucją, ponieważ czas pozwala na przemyślenie, ułożenie się pewnych informacji w głowie i wtedy można zbliżyć się, podejść do rysunku jeszcze raz na nowo i zadać sobie po raz kolejny te same pytania. Natomiast najważniejsze elementy tych badań to są właśnie te cztery punkty, które Państwu tutaj pokazuję. Po pierwsze, jaka była historia rysunku, bo okazuje się, że nie wiemy o nim wszystkiego. Po drugie, czy jest to oryginał czy kopia, bez względu na to, kto był autorem tego rysunku. Potem pytanie najważniejsze, kto jest autorem tego rysunku, tego szkicu. I po czwarte, jeśli jest nim Rubens, to dlaczego rysunek jest tak szczegółowy, a to jest element, który wzbudzał najwięcej kontrowersji wśród historyków sztuki. Więc zacznijmy i przeanalizujmy ten rysunek po kolei według tych kryteriów. Najpierw historia rysunku, która jest dość długa. Zatrzymam się przez chwilę na tym slajdzie. Tak jak już powiedziałem, rysunek trafił do Muzeum Narodowego w 1945 roku w wyniku tak zwanej akcji rewindykacyjnej. To była akcja przeprowadzona po zakończeniu II wojny światowej, a tak naprawdę rozpoczęła się już w trakcie jeszcze działań wojennych i polegała na tym, że z terenów dawniej należących do Niemiec ewakuowano dzieła sztuki, przede wszystkim po to, żeby je zabezpieczyć przed zniszczeniami działań wojennych, szabrownikami, również działaniami żołnierzy innych armii, którzy operowali wtedy na terenie obecnej Polski, przede wszystkim Śląska. I z czasem uznano, że zostaną one potraktowane jako rodzaj reparacji wojennych, które mają zadośćuczynić zniszczeniom dokonanym przez Niemców na terenie całej Polski. W związku z czym kolekcje bardzo wielu muzeów z terenu Śląska, ale też z północnej Polski zostały, można powiedzieć, rozparcelowane między muzea w całym kraju
I tak na przykład kolekcja Schlesisches Museum der Bildenden Künste we Wrocławiu została podzielona między nowo utworzone Muzeum Państwowe we Wrocławiu, a instytucje w całym kraju, Muzeum Narodowe w Poznaniu w najmniejszym stopniu, ale instytucje krakowskie, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie. I do Muzeum Narodowego w Warszawie trafiła olbrzymia, czy też bardzo duża kolekcja rysunków. Wśród nich znajdowały się rysunki należące do wrocławskiego kolekcjonera Albrechta von Zebisza. To jest jego imię i nazwisko, który żył w latach 1685-1748 i w swoim testamencie przekazał swoją kolekcję rycin, rysunków, obrazów i rzeźb miastu, czyli przekazał je Wrocławiowi. One były przechowywane najpierw w bibliotece przy kościele Świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu, do tej pory stojącym gimnazjum, już, które obok niego stało, już nie istnieje. Potem był przekazany do Biblioteki Miejskiej, następnie właśnie do Schlesisches Museum. I w obliczu działań wojennych, właściwie zagrożenia, zbliżający się front niemiecko-radziecki stanowił zagrożenie dla zbiorów, te zbiory zostały ewakuowane i już po przejściu frontu odnalezione przez polskich historyków sztuki, którzy przewieźli te zbiory do składnicy muzealnej Paulinum pod Jelenią Górą, a następnie stamtąd te zbiory były rozparcelowywane po całym kraju. I właśnie w ten sposób rysunek należący do kolekcji Albrechta von Zebisza trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Po 1945 roku, tak jak już mówiłem, ten rysunek był przechowywany w naszym gabinecie jako anonimowy rysunek anonimowego artysty ukazujący klęczącego rycerza. Więc to była historia. Niestety nie udało nam się ustalić wcześniejszej historii, przed tym jak Albrecht von Zebisz nabił ten rysunek do swojej kolekcji. Wiemy, że około 1710 roku podróżował po całej Europie, między innymi odwiedził Holandię, Flandrię i tam mógł ten rysunek kupić. Natomiast rynek sztuki w XVIII wieku był już tak rozbudowany, że równie dobrze mógł ten rysunek nabyć w Wiedniu, w którym przez 4 lata był ambasadorem miasta Wrocławia na dworze cesarskim. I tam zbudował, to też wiadomo, dużą część swojej kolekcji, nie tylko rysunków, ale i obrazów. Więc tyle wiemy na temat wcześniejszych losów tego rysunku. Natomiast dobrze są one już rozpoznane właśnie od, tak naprawdę właśnie od kolekcji Albrechta von Zebisza. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem, które było tak naprawdę kluczowym do dalszych losów badań nad tym rysunkiem, było stwierdzeniem, czy jest to rysunek oryginalny, czy jest kopią. A jak Państwo wiecie, jak Państwo już zauważyli wcześniej, była to kwestia kontrowersyjna i początkowo rysunek był uznawany za rysunek oryginalny, a dopiero z czasem nabrano wątpliwości co do tego, czy jest to rysunek właśnie autentyczny, czy nie jest właśnie kopią. I w końcu stwierdzono, że tak, jest to kopia. Patrząc porównując rysunek i obraz, to, co rzuciło się w oczy, jest to, że na rysunku, mimo tego, że jest szkicowy, jest więcej szczegółów niż na obrazie. A pamiętajcie Państwo, że uznaje się, że ten obraz został jeszcze przemalowany. Więc jeśli ten rysunek jest kopią przed przemalowania i przycięcia i pokazuje więcej niż widać to na tej reprodukcji, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że trzeba zachować jakąś podstawową ostrożność. I zwróćcie Państwo uwagę, że są pewne elementy, których nie ma, które są na rysunku, tak jak na przykład, to są oczywiście drobne elementy, natomiast one są bardzo ważne dla interpretacji tej zależności. I zobaczcie Państwo chociażby na ten drobiazg w postaci takiego bolca, który pojawia się na rysunku, a nie ma go na obrazie. Są pewne elementy, które różnią się, tak jak chociażby te elementy kończące zbroję przy rękach. Kopia zazwyczaj jest bardzo precyzyjna, znaczy zazwyczaj oczywiście, to nie jest reguła. Więc był to jeden z elementów, który sprawił, że zaczęliśmy się temu rysunkowi jeszcze dokładniej przyglądać. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest również różnica w tym, jak ukazana jest na przykład twarz Joanny. Zobaczcie Państwo, że jej brwi są narysowane tak naprawdę dwukrotnie. Czemu artysta, który kopiuje, miałby badać to, jak powinny być ułożone brwi, czy jak chciał, żeby były ułożone brwi Joanny? Zobaczcie Państwo, że usta po prawej stronie są otwarte, po lewej są
chyba raczej zamknięte. Spojrzenie też jest inaczej ułożone. Tutaj ona spogląda na krucyfiks, który widać na poprzednim slajdzie, modli się przed nim, natomiast po lewej stronie widać, że ona na ten krucyfiks nie patrzy. Obraca lekko głowę, tak jakby nasłuchiwała, co zresztą jest zgodne z, może nie tyle, że z legendą, co z historią Joanny, która nie miała wizji, tylko słyszała głosy. Więc to można powiedzieć, że rysunek jest bardziej wierny historycznie. Zwróćcie też Państwo uwagę na jedną rzecz, która była też bardzo ważna, to znaczy, gdyby artysta kopiował wyłącznie ten obraz, nie musiałby robić sobie bardzo takiego wstępnego szkicu, który następnie porzucił, tylko kopiowałby dokładnie tak, kopiowałby dokładnie to, co widzi przed sobą na obrazie. Więc te różne elementy, tak samo jak włosy, które nie układają się identycznie, choć bardzo podobnie. Detale tła. Zobaczcie Państwo, że ta kotara, która jest przemalowywana również później, właśnie w tym późniejszym etapie, ma znacznie mniej szczegółów niż ta po lewej stronie. To jeszcze można tutaj zobaczyć. Ta po lewej jest narysowana z większą pomysłowością. Po prawej jest bardzo płaska. Takich elementów jest bardzo wiele. I żeby pokazać Państwu, jaka jest różnica też między właściwą kopią, taką, która jest faktycznie stwierdzoną kopią, a rysunkiem, który jest kontrowersyjny pod tym względem, warto porównać rysunek, który jest przechowywany teraz w Kopenhadze, w takim dużym zespole rysunków wykonanych i zebranych przez Willema Panelsa, którego rysunek pokazujemy też zresztą na wystawie, on pokazuje świętego Krzysztofa. Tutaj mamy rysunek, który jest kopią z obrazu przechowywanego właśnie w tej kolekcji amerykańskiej. I zobaczcie Państwo, że tutaj po prawej stronie widać znacznie więcej szczegółów, które są bardzo podobne. Choć też oczywiście nie ma wszystkich. Ale zobaczcie Państwo, że na przykład tego bolca nie ma w tym miejscu. Są bardzo dokładnie narysowane bliki, które są na zbroi. Tych elementów jest bardzo wiele. Natomiast to, na czym zależało temu kopiście, było przede wszystkim skopiowanie postaci klęczącej w zbroi. Dlatego nie ma tutaj pozostałych elementów. Jak zobaczycie Państwo teraz, porównamy te dwa rysunki, to zobaczcie, że po lewej stronie jest bardzo dokładnie wyrysowany, precyzyjny. Tutaj nie ma żadnych zawahań. Po prawej stronie te zawahania są jak najbardziej. Może nie tyle zawahania, co badanie tego, jak powinien wyglądać układ dłoni. Na kolejnym slajdzie widać, że u góry układ nóg jest po prostu skopiowany. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma badania tego, jaki jest najlepszy układ tych stóp. A u dołu, na naszym rysunku, widać nie tylko linie, którymi artysta, który wykonał ten rysunek, budował właśnie te poszczególne elementy ciała, ale widać też, że zmienią zdanie na przykład co do długości zbroi, czy tych elementów zbroi. Widać, że udo początkowo miało być znacznie bardziej odsłonięte. Takich elementy nie pojawiają się na kopii. Takie elementy pojawiają się na rysunku, który jest rysunkiem autentycznym, w którym artysta starał się zbadać pewien problem i wybrać jak najlepsze rozwiązanie. Więc te wszystkie elementy doprowadziły nas do nieśmiałej hipotezy, że nasz rysunek może być jednak autentycznym rysunkiem, może nie być kopią. I kolejne elementy, tutaj zresztą widać jeszcze na tym zdjęciu bardzo wyraźnie, że hełm też początkowo miał mieć inny rozmiar. Dopiero potem został powiększony, jego proporcje zostały zmienione. Więc te wszystkie elementy sprawiły właśnie, że tak jak mówię, zaczęliśmy się zastanawiać na temat tego rysunku, co możemy więcej na jego temat powiedzieć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która na zdjęciu czarno-białym, tym, które pokazywałem Państwu na początku, nie było zupełnie jej widać. Zobaczcie Państwo, że w tym miejscu widać takie delikatne linie czarną kredką, która pojawia się w wielu miejscach na rysunku, natomiast tutaj mają one bardzo charakterystyczny przebieg. To znaczy, to są dwie pętelki obok siebie, które układają się w kształt stóp. Dzięki, może nie tyle, że najnowszej technologii, co po prostu technologii, byliśmy w stanie zrobić zdjęcie w podczerwieni, na którym zniknęła cała warstwa wykonana piórem i brązowym tuszem, a pozostały wyłącznie linie wykonane czarną kredką. I zobaczcie Państwo, że oprócz tych linii, które tutaj są wykonane, które budują światłocień, które jakby pogłębiły, wydobyły bryłę tej postaci, widać również linię, które widać też gołym okiem, która biegnie
w górę, w lewo, następnie w górę i niknie pod tymi mocnymi kreskami wykonanymi czarną kredką i zdecydowanie można je zinterpretować, te linie, jako pierwotny układ nóg postaci Joanny. Więc jeżeli mamy wstępny szkic, który różni się od tego, który jest na jego powierzchni, więc teraz tak naprawdę nie ma już żadnych wątpliwości. Mamy do czynienia z rysunkiem, który jest szkicem oryginalnym, nie przesądzając o tym, kto był jego autorem. Więc to już była bardzo dobra wiadomość, która sprawiła, że byliśmy już bardzo tym, tacy podekscytowani, ponieważ mamy rysunek, który my już nie traktujemy jako kopii według nieznanego dzieła. Co więcej, zyskaliśmy argumenty, żeby dyskutować z historykami zagranicznymi. Natomiast kolejne pytanie, które się pojawiło, to jest właśnie, kto jest autorem szkicu. I to tak naprawdę jest najtrudniejszy problem, który zresztą, jak Państwo zwrócili na pewno uwagę, będąc na wystawie, nie został w 100% rozwiązany, ponieważ rysunek przypisujemy Peterowi Paulowi Rubensowi. Mamy mały znak zapytania, który jednak zaraz Państwu wyjaśnię właśnie dlaczego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, kto jest autorem szkicu, te badania były tak naprawdę najszerszymi badaniami związanymi z tym rysunkiem, ponieważ nie ograniczały się wyłącznie do badań porównawczych, stylistycznych, ponieważ one mogły nas nieco ograniczyć, jeżeli chodzi o pole interpretacji. Musieliśmy podejść do tej kwestii bardzo szeroko i badać nie tylko sam obiekt i inne obiekty, które są mu zbliżone, ale musieliśmy również poznać kontekst powstania tego dzieła sztuki. I jak zauważyli historycy sztuki badający twórczość Rubensa, Rubens był zaangażowany pośrednio około 1622 roku, czyli w tym czasie, kiedy ten rysunek właśnie mógł powstać, w taki bardzo specyficzny projekt upamiętnienia Joanny d'Arc, który jednak nie odbywał się, można powiedzieć, na terenie Flandrii, tylko we Francji, co jest oczywiście logiczne. Joanna d'Arc jako francuska bohaterka była tam szczególnie popularna. Natomiast w tym czasie, kiedy ten rysunek powstał i obraz, w tym czasie, kiedy właśnie również obraz powstał, Joanna d'Arc wcale nie była taką heroiną, jaką ją znamy współcześnie. To nie była bohaterka masowej wyobraźni, którą każdy znał. Wiadomo, że Joanna d'Arc została wydana przez Francuzów Anglikom, którzy wytoczyli jej proces, który zakończył się spaleniem na stosie. To było w 1429 roku. I dopiero kilkanaście lat później papież oczyścił ją z zarzutów herezji i od tego momentu popularność Joanny zaczynała rosnąć. I około 1600 roku zaczęły pojawić się coraz to nowe inicjatywy, żeby ją właśnie upamiętnić. Znacznie wcześniej już, w XV wieku, ustawiono w Orleanie na moście rzeźbę ukazującą właśnie ją w zbroi klęczącą, do tego zaraz jeszcze wrócę. Natomiast pojawiały się kolejne inicjatywy, które miały sprawić, że Joanna stanie się bohaterką bardziej masową, można tak powiedzieć, współczesnym językiem. I jedną z postaci zaangażowanych właśnie w ten ruch był Nicolas Claude Fabry de Perec, który był wybitnym francuskim humanistą i przyjacielem Rubensa. Co prawda on sam nie miał żadnego interesu ani pomysłu również na to, żeby Joannę d'Arc upamiętniać, natomiast on przyjaźnił się nie tylko z Rubensem, ale również z innym francuskim humanistą, Charlesem Dulisem, który wymyślił sobie, że on właśnie, że jego życie będzie poświęcone upamiętnieniu Joanny d'Arc. To tak w bardzo dużym uproszczeniu. Jedną z jego inicjatyw było stworzenie takiej publikacji, w której miały się znaleźć maksymy, wiersze, poematy na cześć Joanny. I wykorzystując swoje znajomości, między innymi Nicolasa de Pereca, starał się dotrzeć do wybitnych osobistości Europy tego czasu i pozyskać od nich jak najwspanialsze te maksymy i poematy. I do jego publikacji zgłaszali swoje udziały między innymi król Francji czy królowa francuska. Natomiast Perec wystąpił również z prośbą o taki poemat do jednego z najwybitniejszych niderlandzkich humanistów, Hevertiusa, również bardzo bliskiego przyjaciela Rubensa, który miał taki poemat temu Dulisowi dostarczyć.
Zamówienie nastąpiło w około 1619 roku, a w 1622 wciąż tego poematu nie było. I Dulis pisał rozpaczliwe listy do Pereka, żeby wpłynął jakoś na Hevertiusa. Natomiast Perek wykorzystywał swoją znajomość z Rubensem i pisał do niego w listach, czy mógłby poprosić jego też przyjaciela Hevertiusa o to, żeby napisał ten poemat o Joannie d'Arc. I dzięki tym listom wiemy, że Rubens wiedział o tej inicjatywie. To jest pierwsza poszlaka, która tworzy nam pewien kontekst powstania tego obrazu. Druga kwestia, która pomaga nam bardzo właśnie w zbadaniu tej kwestii, była taka, że oprócz tego, że de Perec był wybitnym humanistą, był również zapalonym starożytnikiem, który badał historię starożytną i interesował się bardzo również sztuką. Przede wszystkim był kolekcjonerem i badaczem kamei, rzymskich kamei, czyli niewielkich obiektów złotniczych, może nie złotniczych, artystycznych, dekoracyjnych, wykonanych z półszlachetnych kamieni, które właśnie bardzo z pasją opisywał. I w tym aspekcie bardzo podpasowali sobie razem z Rubensem, ponieważ Rubens był też zapalonym starożytnikiem. Jego zainteresowanie starożytnością miało dwie twarze, można powiedzieć. Z jednej strony, przepraszam za jakość reprodukcji, ale no ten rysunek niestety tak udało mi się tylko taki znaleźć. Z jednej strony, podczas podróży do Włoch, którą taki właściwie nie podróży, tylko pobytu we Włoszech, gromadził taki bank wizerunków, nie tylko rzeźb antycznych, ale również właśnie kamei i innych starożytności, które następnie wykorzystywał przy wykonywaniu swoich obrazów, rysunków czy projektów do rycin. I zobaczcie Państwo, że jego zainteresowanie rzeźbą nie ograniczało się wyłącznie do tego, żeby rejestrować tę rzeźbę frontalnie, monumentalnie z jednej strony, tylko on wykonywał te rysunki tak, jakby rysował żywego człowieka, który mu pozuje. I w ten sposób powstały bardzo ciekawe rysunki, pokazujące w tym przypadku grupę Laokona. Tych rysunków zachowało się kilka do naszych czasów. I widać na nich, jak właśnie on interesuje się tą rzeźbą, pod jakim kątem. Interesował się również innymi rzeźbami antycznymi, tak jak w tym przypadku Herkulesem Farnese, tak zwanym Herkulesem Farnese. Ale zobaczcie Państwo, jak różnią się te rysunki. Powstały mniej więcej w tym samym czasie, a mają tak różny charakter. Służyły do czego innego. To znaczy tutaj były studia, które miały naśladować bryłę ciała, jakby tą objętość ciała. Tutaj widać, że to jest przede wszystkim studium proporcji. I taki jest wręcz kubistyczny ten rysunek. Studia głowy mają charakter właściwie portretowy. To znaczy to są bardzo precyzyjne rysunki, niestety zachowane fragmentarycznie, na których widać właśnie zainteresowanie brodą i chociażby tymi kędzierzawymi włosami. Natomiast drugim aspektem zainteresowania antykiem Rubensa narodził się już właśnie w tym czasie podróży do Włoch, natomiast był, jak to powiedzieć, miał bardziej charakter naukowy. To znaczy Rubens gromadził rysunki, wykonywał bardzo liczne kopie dzieł antycznych, ale nie takich jak rzeźby, tylko właśnie drobne kamee. Ponieważ kamei było zachowanych w całej Europie bardzo wiele, również takich bardzo monumentalnych, zaraz jedną z nich pokażę, i Rubens wykorzystywał te kamee właśnie w dwojaki sposób. Z jednej strony gromadząc wizerunki na przykład rzymskich cesarzy, bo takie kamee właśnie z wizerunkami również się zachowywały, kopiował z tych kamei bardzo drobne elementy. Zresztą te rysunki, które Państwu tutaj pokazuję, one są wielkości paznokcia. To są bardzo niewielkie rysunki, które Rubens wykonywał właśnie jako rodzaj dokumentacji naukowej, która pozwalała mu zostać specjalistą właśnie w zakresie kamei rzymskich. Więc takich rysunków powstawało bardzo wiele. Natomiast zobaczcie Państwo, to jest akurat kamea, która znajdowała się właśnie w kolekcji Rubensa. Zobaczcie, że ten rysunek nie tylko kopiuje, ale też tak naprawdę modyfikuje tą kameę. To znaczy to był też, Rubens nie potrafił się opanować. On bardzo często modyfikował kopiowane przez siebie dzieła sztuki z myślą o tym, do czego mogłyby mu posłużyć w przyszłości. I tak zapewne było właśnie w przypadku tego rysunku. I tu znów wracamy do Pereka, ponieważ w około 1620 roku obydwaj panowie wpadli na pomysł wykonania dzieła naukowego, do którego tekst dostarczyłby Perek, Rubens dostarczyłby ilustrację, czyli kopię z właśnie tych rzymskich kamei. I od tego czasu zaczęli współpracować właśnie nad wykonaniem tego typu publikacji. I Rubens wykonywał rysunki
Według tych rysunków artyści zatrudnieni przez niego wykonywali ryciny. Publikacja nigdy nie doszła do skutku, natomiast zachowały się właśnie zarówno rysunki, jak i ryciny, które powstały na ich podstawie. I zobaczcie Państwo, że Rubensowi nie wystarczało wyłącznie wykonanie pięknego rysunku, w tym przypadku bardziej szkicowego, zaraz pokażę Państwu inny przykład, ale on potrafił też opatrzyć każdy z tych rysunków komentarzem, w którym komentował kolory tych kamei, ponieważ jak widać na rysunku, one nie są niestety barwne. Chociaż starał się również momentami, w niektórych przypadkach, kopiować przynajmniej tonalnie to, jak takie kamee wyglądały. I tutaj pokazuję tak zwaną słynną gemmę Tiberiane, która została odkryta przez Pereka w skarbcu Saint-Chapelle w Paryżu. Rubens, jak się o tym dowiedział, koniecznie chciał ją zobaczyć i w 1622 roku najprawdopodobniej podczas pobytu w Paryżu, kiedy to negocjował z Marią de Medici wykonanie tego słynnego cyklu medycejskiego, który teraz jest przechowywany w Luwrze, najprawdopodobniej razem z Perekiem udał się do skarbca Saint-Chapelle i tam wykonał tą rysunkową kopię Gemmy Tiberiany. I zobaczcie Państwo, że rysunki powstałe mniej więcej w tym samym czasie mogą się od siebie bardzo różnić. To znaczy mogą być zarówno bardzo szkicowe i opatrzone komentarzem, mogą również być bardzo precyzyjnymi światłocieniowymi rysunkami, które imitowały charakter tej gemmy. Natomiast zobaczcie Państwo, że również w tym przypadku Rubens nie potrafił się powstrzymać i dodał jej jeszcze dodatkowego trójwymiarowego efektu, który właśnie widać właśnie tutaj po prawej stronie. Widać, nie ma neutralnego, ciemnego tła, tak jak w przypadku oryginału. Jest on troszeczkę zmodyfikowany. Na podstawie tego rysunku powstała rycina, która jest oczywiście lustrzanym odbiciem pierwowzoru. Natomiast Perek zażyczył sobie również kopię malarską tej gemmy, którą Rubens również wykonał. I zobaczcie Państwo, że ona już jest znacznie bliższa oryginałowi. Tło jest bardziej neutralne, jednolite, przepraszam. I to są wszystko dzieła, które, jak się uważa, powstały właśnie około 1622 roku. I znów wracamy do Pereka, ponieważ wydaje się stylistycznie, że rysunek warszawski powstał właśnie około 1622 roku, więc wizyta w Paryżu mogła być okazją do tego, żeby Perek mógł przekazać pomysł na, czy też zamówienie na wykonanie obrazu ukazującego Joannę d'Arc od Charlesa Dulisa albo od władz Orleanu, które chciały posiadać obraz ukazujący francuską heroinę. Natomiast chciał ją pokazać w inny sposób niż to, w jaki sposób pokazywana była dotychczas. Czyli podsumowując, prywatne kontakty między Perekiem a Dulisem mogły spowodować, że panowie spotkali się w pewnym miejscu, w pewnym czasie i mogły nastąpić negocjacje dotyczące wykonania docelowego obrazu. Tutaj pokazuję Państwu trzy ryciny, które są znów bardzo niewielkie, na których widać wizerunki Joanny d'Arc, te najpowszechniej funkcjonujące, zwróćcie Państwo uwagę, że to są ryciny, więc one mogły funkcjonować w całej Francji. Natomiast one się bardzo różnią od tego, jak wygląda nasz rysunek. To są postaci kobiece, za wyjątkiem tej po prawej stronie, która jest w zbroi i na koniu. Natomiast nie mają one nic wspólnego z ikonografią naszego warszawskiego rysunku i obrazu ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Orleanie, czyli miejscu, które było tak naznaczone osobą Joanny d'Arc, na moście w tymże mieście znajdowała się rzeźba, która została zniszczona podczas rewolucji francuskiej, której to była taka grupa rzeźbiarska, na której było widać króla Francji, właśnie Joannę modlącą się, czy też adorujących pietę. I zwróćcie Państwo uwagę, i to jest rycina, która jest tak naprawdę jedynym zachowanym śladem tej rzeźby, ponieważ ta grupa ukazana na rycinie naśladuje tą grupę rzeźbiarską, która znajdowała się na moście w Orleanie. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak została ukazana Joanna. Klęcząca, ma złożone dłonie, patrzy przez siebie, ma rozpuszczone włosy,
jest widoczny miecz, jest widoczny hełm, chociaż w innym miejscu niż na warszawskim rysunku, i nogi, które są ułożone niemalże jedna obok drugiej. W momencie, kiedy Rubens spotkał się z Perekiem, to już jest teraz czysta spekulacja, natomiast możemy sobie na nią pozwolić, żeby zarysować pewien kontekst właśnie tego potencjalnego spotkania. Można sobie wyobrazić, że jeśli Perek był posłannikiem Dulisa albo władz Orleanu, którzy chcieli zamówić obraz ukazujący Joannę, Perek mógł dysponować również ikonografią rzeźby, która stała w Orleanie, która miała stać się punktem wyjścia do wykonania obrazu. Bo to, że jest zależność między tymi dwoma postaciami, nie ulega wątpliwości. Więc można teraz się tylko zastanawiać, jakie te zależności dokładnie są i z czego one wynikają. Można założyć, że Dulis, zatrzymajmy się przy nim, chciał posiadać obraz ukazujący Joannę, który nawiązywałby do najważniejszego wizerunku powstałego jeszcze w XV wieku i stojącym na moście w Orleanie. W związku z tym zlecenie mogło właśnie na tym polegać. Poproszę wykonać obraz, kompozycję, która będzie nawiązywała do tej rzeźby. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli wizerunek znajdujący się na rycinie jest wierny, jest to dość statyczna postać. Bardzo nie rubensowska, bardzo nie barokowa. Jest właśnie tą dawną postacią, bardzo taką statyczną. Co prawda nasz rysunek bardzo wiernie naśladuje ogólną koncepcję tej postaci, to zobaczcie Państwo, tutaj niestety nie widać tej hełm zasłania to, jak wyglądały nogi Joanny na rzeźbie, czy też tutaj na rycinie, na tym się może skoncentrujmy. Natomiast to, co zrobił Rubens, czy artysta, który wykonał ten rysunek, wydaje nam się właśnie, że Rubens, przeniósł hełm na prawo od Joanny. Natomiast to nie jest tylko zabieg kompozycyjny, bo zobaczcie Państwo, co on umożliwił. Umożliwił on wyeksponowanie kolan, delikatne cofnięcie jednego kolana w prawo i w ten sposób delikatne zdynamizowanie tej postaci. Więc to jest bardzo sprytny zabieg ikonograficzny, kompozycyjny, przepraszam, który nie zmienił wymowy całości. I tutaj widać, ktoś, kto znał postać na moście w Orleanie, potrafił rozpoznać ją również w obrazie w tej przygotowywanej kompozycji. Natomiast ten drobny zabieg sprawił, że kompozycja uległa dynamizacji. Więc to jest bardzo ciekawy element. Wydaje się, że Rubens, jeśli rzeczywiście doszło do takiego spotkania, mógł również dysponować innymi wizerunkami tej rzeźby w Orleanie, być może jakimiś rysunkami, które następnie mógł wykorzystać właśnie wykonując swój projekt. I zobaczcie Państwo jeszcze jedną rzecz, to znaczy Rubens, tak nam się wydaje, mógł również znać tą rycinę, którą Państwu teraz pokazuję, bo zobaczcie, że oprócz tego, że mamy do czynienia z powtórzeniem pozy, jest również też bardzo wyraźne nawiązanie do dwóch alegorii, czy też alegorii męstwa i dziewiczości, które znajdują się na rycinie, ponieważ kolumna trzymana przez Fortitudo, czyli męstwo, znajduje się również za Joanną. Rozpuszczone włosy nawiązują do rozpuszczonych włosów, które tutaj niestety, znaczy nie niestety, ale nie widać ich tak wyraźnie, natomiast rozpuszczone włosy właśnie zawsze były interpretowane jako taki atrybut dziewiczości. Więc wydaje się, że Rubens mógł znać również ten pierwowzór ikonograficzny. I wszystkie te elementy uprawdopodobniają taką hipotezę o tym, że to jednak Rubens jest autorem tego rysunku. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy, tak jak już powiedziałem, żeby wykonać taką kompozycję, należało mieć pewnego rodzaju informacje na temat Joanny i na temat tego, jak powinna wyglądać jej postać na zamówionym obrazie. Wiedza o Joannie nie była tak rozpowszechniona jak współcześnie. To znaczy, przypuszczam, że we Flandrii wiedza o niej nie była tak bardzo powszechna i rozpowszechniona. W związku z tym, jeśli Rubens otrzymał takie zlecenie, najprawdopodobniej wykonał taki rysunek, nie przekazał tego zlecenia innemu artyście ze swojego warsztatu, swojemu współpracownikowi, najbardziej nawet uzdolnionemu, tylko raczej wykonał ten rysunek własnoręcznie. I fakt, że tak dokładnie wykonał całą tą postać,
do tego jeszcze wrócę za chwilę, może wskazywać na to, że starał się nie tyle z wyobraźni narysować postać Joanny, bo mógł ją wymyślić oczywiście, natomiast on kopiował rzeźbę w Orleanie. I dlatego postać Joanny jest tak precyzyjnie narysowana, bo jest właśnie kopią, natomiast pozostałe rzeczy, przepraszam, może tylko jeszcze pokażę, pozostałe elementy tej kompozycji, przepraszam, muszę wrócić, albo może nie będę wracał, powiem o tym na końcu. Pozostałe elementy tej kompozycji są znacznie bardziej szkicowo wykonane. Takie jest wyjaśnienie właśnie tego, dlaczego jest taka różnica między jednym a drugim elementem kompozycji. I teraz ostatnie zagadnienie związane właśnie z badaniami nad tym rysunkiem. Jeśli to jest rzeczywiście rysunek Rubensa, to dlaczego rysunek jest tak szczegółowy? Do tego już nawiązałem właśnie przed chwilą. Więc zastanawialiśmy się, jak uzasadnić tą największą kontrowersję związaną z tym rysunkiem. I żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, znów trzeba spojrzeć nieco szerzej, to znaczy starać się dostrzec kontekst funkcjonowania warsztatu Rubensa i tego, ponieważ ten kontekst właśnie pozwala znów uprawdopodobnić pewne hipotezy związane z naszym rysunkiem. Otóż w związku z tym, że Rubens był nie tylko artystą, ale również politykiem, dyplomatą właściwie, jego czas był bardzo ograniczony. I w związku z tym, że był również bardzo dobrym artystą, spływało do jego warsztatu coraz więcej zamówień wraz z rozwojem jego twórczości. I to zamówień płynących od najważniejszych władców europejskich, którym raczej trudno było odmówić, tym bardziej, że Rubens był dyplomatą. W związku z tym Rubens potrzebował zorganizować warsztat, który mógłby sprostać tym niekończącym się zleceniom, które czasami były monumentalne, takie jak chociażby cykl medycejski składający się z ponad 20 obrazów monumentalnych, które należało zaprojektować, wykonać, trwało to bardzo długo. Więc żeby sprostać tym wszystkim zamówieniom, Rubens zorganizował warsztat, który funkcjonował według bardzo ściśle określonych zasad. I żeby sprostać tym zasadom, które sam ustawił, Rubens musiał również zaplanować swoją własną pracę. I w związku z tym mniej więcej od połowy lat nastych, czyli około 1615 roku, Rubens zaczął się specjalizować przede wszystkim w wykonywaniu rysunków kompozycyjnych, szkiców kompozycyjnych, które miały posłużyć jego współpracownikom do wykonania docelowych obrazów. Oczywiście mówimy w tym przypadku o obrazach nie tak ważnych z punktu widzenia zleceniodawców, ponieważ najlepsi, najbogatsi zleceniodawcy mogli zamówić obrazy u Rubensa i mieli pewność, że wykona on je własnoręcznie. Za to w końcu płacili. Natomiast żeby przyspieszyć i umożliwić właśnie powstawanie tych wszystkich obrazów, które miały opuścić warsztat, Rubens podzielił swoją pracę i pracę swojego warsztatu na kilka etapów. Pierwszym z nich jest wykonanie szkicu kompozycyjnego, czyli tak zwanego krabelinge. Jeszcze tylko, przepraszam, jedno zastrzeżenie. Mówimy w tej chwili o okolicznościach typowych, można powiedzieć. Natomiast zawsze zdarzają się wyjątki od sytuacji, od pewnych zasad. Takie wyjątki mogą być również bardzo liczne. Tak w przypadku Rubensa również jest. Natomiast mówimy teraz o pewnej typowej sytuacji. Czyli Rubens wykonuje szkic kompozycyjny, który może mieć bardzo szkicowy charakter. Jest to szkic, który jest tak naprawdę zrozumiały wyłącznie dla niego jako artysty, który wymyśla pewną kompozycję, wymyśla pewną koncepcję. I zobaczcie Państwo, że obraz, czy plan kompozycji, który zawiera wzburzone fale, nagie czy też półnagie postaci miotane tymi falami i wiatrem, jest to rysunek bardzo, bardzo szkicowy, bardzo kompozycyjny, bardzo taki właśnie zdawkowy wręcz. Natomiast obraz, który powstał na jego podstawie, jest już w pełni rozwiniętą kompozycją, dosłowną. Tutaj nie trzeba się niczego domyślać. Widać pięknie wymalowane ciała zgodnie z proporcjami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do tego, jak interpretować poszczególne postaci tutaj ukazane. Między szkicem kompozycyjnym a gotowym obrazem, jeśli sam Rubens nie wykonywał takiego obrazu, musiały być jakieś etapy pośrednie. To znaczy Rubens, gdyby przekazał taki szkic swojemu współpracownikowi, przypuszczam, że ten współpracownik złapałby się za głowę i stwierdził, od czego zacząć.
musiałby projektować ten obraz tak naprawdę od początku, wykonywać studia poszczególnych postaci. Natomiast Rubensowi na tym nie zależało, ponieważ on chciał kontrolować jakość gotowego produktu, nawet jeżeli nie był jego stuprocentowym autorem. W związku z tym, tu pokażę jeszcze kilka rysunków, takich kompozycyjnych. Tym pierwszym etapem, ten pierwszy etap wykonania rysunków kompozycyjnych, szkiców kompozycyjnych, czyli tak zwanych tych krabelingen, po tym etapie następował kolejny, który miał właśnie umożliwić dostarczenie dodatkowych informacji współpracownikom. Zobaczmy najpierw kilka tych przykładów szkiców kompozycyjnych. Przepraszam, znów przepraszam za jakość, ale zobaczcie Państwo, że czasami postać była wyłącznie narysowana kilkoma pociągnięciami piórem. Jest tak naprawdę tylko zaznaczeniem pewnej struktury postaci, a nie jest samym studium postaci. Jest bardzo słabo czytelna. Tutaj jeszcze kolejny rysunek do tej kompozycji po prawej stronie, która nie jest docelowym obrazem, a szkicem olejnym, powstałym na podstawie tego wstępnego rysunku kompozycyjnego. Zobaczcie Państwo, że czasem monumentalne kompozycje, wielopostaciowe, bardzo skomplikowane kompozycyjnie, tutaj jest wiele planów, plany rozbudowują się i w górę, i w głąb. Do takich obrazów zachowały się takie szkice kompozycyjne, na których widać grupy postaci albo poszczególne figury, które następnie musiały być jakoś rozwinięte, żeby móc namalować docelowy obraz. A to już jest obraz, który jest kwintesencją właśnie krabelinge, czyli szkicu kompozycyjnego. To jest scena historyczna, którą interpretuje się jako potępienie nomen omen Joanny d'Arc, na którym widać proporcje poszczególnych postaci, układ kompozycji i tak naprawdę nic więcej. Widać ewentualnie, że tutaj są jakieś zaznaczone miejsca, w których rozbudowuje się zbroja Joanny. Natomiast tego typu szkice były zupełnie niewystarczające do tego, żeby wykonać docelowy obraz. I teraz przypomnijcie sobie Państwo nasz rysunek, który jest projektem do obrazu, który chcielibyśmy, żeby był projektem do obrazu Rubensa, i zestawmy go z takim rysunkiem. Widać bardzo w oczywisty sposób, czy z tymi wcześniejszymi rysunkami, że jest to przepaść tak naprawdę. Nasz rysunek jest bardzo precyzyjny, szczególnie właśnie w postaci, w partii Joanny. Ale idźmy dalej. Rubens wykonał również taki rysunek, na którym najciekawsza jest inskrypcja, w której tłumaczy, że szkice kompozycyjne, najwidoczniej to była jakaś kontrowersja wśród zleceniodawców, którzy może zobaczyli takie szkice kompozycyjne, i w tej inskrypcji on się tłumaczy z tego, że te szkice powstają wyłącznie do tego, żeby tylko oddać zamysł kompozycji, natomiast później zostaną wykonane kolejne szkice, na których jego inwencja, jego koncepcja zostanie wytłumaczona w bardziej dosłowny sposób. I zobaczmy, w jaki sposób to następowało. Kolejnym etapem pracy warsztatu było wykonanie szkiców olejnych, które były dopracowaną kompozycją wymyśloną przez Rubensa na papierze, na których widać powiedzmy, że to są również studia światłocieniowe. Tutaj widać bardzo wyraźne postaci, widać plany, bryły tych postaci. W niektórych przypadkach, tak jak chociażby w tym przypadku, widać również kolory, więc te studia mają już zupełnie inny charakter. Na podstawie tych studiów współpracownicy mogą już wykonać docelowy obraz. Natomiast zobaczcie Państwo, że szkice olejne Rubensa nie są wszystkie jednakowe. Można zakładać, że szkic po lewej stronie powstał z myślą o współpracowniku, a po prawej stronie z myślą o samodzielnym wykonaniu obrazu, który został zamówiony. Ten szkic jest bardzo zdawkowy, bardzo piękny, ale bardzo szkicowy i oszczędny. Kolejnym etapem było wykonywanie precyzyjnych studiów anatomicznych wykonanych z żywych modeli. I tutaj chciałem Państwu pokazać kilka takich rysunków wykonanych przez Rubensa do tryptyku Podniesienia Krzyża, który wygląda w następujący sposób. Jest eksponowany w tej chwili w katedrze w Antwerpii i jest jednym z najsłynniejszych dzieł Rubensa. Powstałem bardzo wcześnie, bo na początku lat nastych właśnie, 1610-11. Natomiast nie znamy szkiców kompozycyjnych do tego dzieła, ale zachował się olejny szkic modello, na którym widać wyrysowane wszystkie te główne postaci. Tło się różni w stosunku do tego, co Rubens wykonał w ostatecznym rozrachunku. Natomiast, to widać właśnie dobrze na tych dwóch slajdach, natomiast dzięki temu, że zachował się szkic olejny,
że zachowały się studia postaci poszczególnych, możemy zobaczyć, jak wyglądał proces wykonywania poszczególnych elementów poszczególnych postaci. I zobaczcie Państwo, że najprawdopodobniej musiał istnieć szkic kompozycyjny, musiało istnieć krabelingę do tej sceny po lewej stronie, ponieważ szkic olejny jest już bardzo skomplikowany. Musiał istnieć jakiś wcześniejszy, tak przynajmniej nam się wydaje, musiał istnieć jakiś wcześniejszy rysunek. Natomiast na podstawie szkicu olejnego Rubens pozował, układał ciała swoich modeli i następnie wykonywał właśnie taki bardzo precyzyjny szkic studium anatomiczne, które służyło mu do tego, żeby wykonać docelowy obraz. I zobaczcie Państwo, to może nie jest najlepszy przykład. Pokażę kolejny slajd. Postać mężczyzny po prawej stronie u dołu. Zobaczcie Państwo, że na szkicu olejnym tutaj niczego nie brakuje. Widać muskulaturę, widać bardzo poprawne proporcje. Oczywiście jest pewna szkicowość, ale ją można było dopracować również z wyobraźni. Ale zobaczcie Państwo, jaka jest ogromna różnica między studium z natury a szkicem wykonanym z wyobraźni. Tutaj widać wysiłek. Tutaj tego wysiłku aż tak bardzo nie widać. Więc temu właśnie miały służyć szkice anatomiczne, które następnie były wykorzystywane w ostatecznym obrazie. W tym przypadku namalowanym przez Rubensa. Natomiast wiemy, że tego typu szkice służyły również jego współpracownikom do realizacji zleceń. I tu jeszcze jeden przykład. Bardzo podobna historia, to znaczy ta postać jest mniej przekonująca niż ta na szkicu kredkowym i następnie została ona pięknie wykorzystana w docelowym, w ostatecznym dziele. I tego typu szkiców powstawało bardzo wiele. Zachowało się do naszych czasów tyle, ile się zachowało, ale na pewno musiało być ich znacznie więcej. I te szkice były studiami nie tylko postaci, tak jak w tym przypadku pięknego obrazu Daniel w jaskini Lwów, ale również zwierząt. I zobaczcie Państwo, że również studia zwierząt były bardzo precyzyjne. I zobaczcie też, że na tym szkicu były rozwiązywane wszystkie problemy, jakie Rubens mógł przewidzieć w związku z malowaniem obrazu. Na docelowym obrazie wszystko jest niemal identycznie przeniesione. Tutaj nie ma już pola do interpretacji, albo jest go bardzo mało. Więc te szkice miały bardzo ważną funkcję, to znaczy one miały ułatwić malowanie, żeby podczas malowania nie było już zbyt wielu problemów do rozwiązania. Tego typu szkice powstawały również do mniej skomplikowanych kompozycji, takich jak chociażby Psyche i Amor. Piękny akt został właśnie wykorzystany, został namalowany po to, żeby móc znacznie łatwiej namalować właśnie tą kompozycję, wykonać tą kompozycję. W takim razie, jaka jest rola naszego rysunku? Jak wyjaśnić to, że nasz szkic kompozycyjny jest tak dokładny, znacznie dokładniejsze niż te szkice kompozycyjne, z których Rubens jest znany. Oczywiście to są wyłącznie hipotezy, to są tylko nasze twierdzenia, które mają uprawdopodobnić naszą atrybucję, czyli przypisanie rysunku Rubensowi. Zwróćcie Państwo uwagę, że elementy na tym rysunku również rysowane są bardzo szkicowo i zdawkowo. Po prawej stronie pióropusz, balustrada, która jest zaznaczona wyłącznie kilkoma pociągnięciami piórem, kolumny, kotara, czy chociażby właśnie, to jest też bardzo charakterystyczne, krucyfiks, który jest rysowany pojedynczymi pociągnięciami piórem, są bardzo podobne do sposobu rysowania Rubensa, widocznego po lewej stronie. Może nie stylistycznie, bo ten rysunek pochodzi z innego czasu, ale chodzi o pewien sposób myślenia o wykonaniu szkicu kompozycyjnego. Natomiast fakt, że postać środkowa wykonana jest bardzo dokładnie, można wyjaśnić w dwojaki sposób. Z jednej strony rysunek był przeznaczony do wykonania przez współpracowników, więc oni musieli mieć znacznie więcej elementów takich, które mogli rozpoznać i wykorzystać podczas malowania. W związku z tym Rubens musiał naszkicować postać bardzo dokładnie, ponieważ najprawdopodobniej nie zakładał wykonania szkicu olejnego. Więc nie było tej fazy wykonania szkicu olejnego. Najprawdopodobniej nie było też studium z żywego modela, bo zobaczcie Państwo, że tak naprawdę wystarczyło znać zbroję, niekoniecznie trzeba było studiować nagie ciało, prawda? Tutaj właściwie nawet nie trzeba było go studiować. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia nie ze studium postaci, tylko zbroi, więc nie trzeba było wykonywać takiego studium anatomicznego. Twarzy również Rubens nie musiał rysować osobno, ponieważ to nie jest portret.
On tą twarz mógł wymyślić, mógł tak naprawdę ją wymyślić albo skopiować z rzeźby, która była ustawiona na moście w Orleanie. Więc pierwszym rodzajem wyjaśnienia, dlaczego ta postać jest właśnie tak dokładna, to jest właśnie fakt, że przyjmując zamówienie, wykonując projekt obrazu, Rubens wiedział, że zostanie on wykonany przez jego współpracownika, co potwierdza zachowany obraz, który jest wykonany nie przez samego Rubensa, ale przez niezbyt uzdolnionego artystę z jego warsztatu. Druga bardzo ważna rzecz to jest kwestia, o której już właśnie wspominałem, to znaczy, że Rubens nie wykonywał tego rysunku, tego projektu wyłącznie z wyobraźni, więc on nie musiał szybko zanotować pomysłu, który pojawił się w jego głowie, tylko dostał materiał ikonograficzny, rycinę, najprawdopodobniej inne rysunki ukazujące rzeźbę Joanny w Orleanie i musiał się tego wzorca trzymać. W związku z tym wydaje się, że nie mógł narysować postaci bardzo spontanicznie i szybko, tylko musiał ją narysować bardzo precyzyjnie, ponieważ niejako kopiował rzeźbę, która znajduje się w Orleanie. Więc to jest kolejny element, który wyjaśnia, czy mógłby wyjaśnić, dlaczego ten rysunek jest tak precyzyjny. Kolejna rzecz to są właśnie wyjątki, o których Państwu mówiłem. Zobaczcie Państwo, rysunek po lewej stronie, projekt do obrazu, który jest jeszcze bardziej szczegółowy niż nasz rysunek. Zobaczcie Państwo, że tutaj ten rysunek jest wręcz malarski. Nie jest rysunkiem kontrowersyjnym, jest uznany za dzieło Rubensa, co prawda znacznie wcześniejsze, ale chodzi jednak o to, żeby znaleźć analogiczny przypadek, w którym Rubens również wykonał bardzo precyzyjny szkic kompozycyjny. Nie jest on tylko zdawkowym krabbelinge. I wyjaśnienie tego typu rysunków, łącznie z naszym, jest takie, że Rubens prawdopodobnie wykończył swój rysunek, będąc w Antwerpii. Jego zleceniodawca był w Paryżu, a być może nawet w Orleanie. W związku z czym łatwiej było w liście przesłać gotowy projekt, który można było łatwo odesłać, niż wysyłać szkic olejny wykonany na desce. To jest kolejne wyjaśnienie tego, dlaczego nasz rysunek jest tak precyzyjny i dlaczego nie został wykonany szkic olejny na jego podstawie. I to jest kolejny właśnie przykład tego, że rysunek jest tak precyzyjny. Tu pokazuję Państwu przepiękny rysunek ukazujący jezuitę Nicolasa Trigo, jezuitę, który służył w Chinach, który jest ubrany właśnie w strój chińskiego uczonego, który Rubens bardzo ładnie narysował czarną kredką światłocieniowo. Widać, jest bardzo precyzyjny ten szkic. Opatrzył go uczonym komentarzem, ponieważ interesował go nie tylko wygląd tego stroju, ale najwidoczniej musiał się dowiedzieć też o nim coś więcej. Więc właśnie zanotował kwestie związane z kolorem, dlaczego noszą takie, dlaczego nie inne, a dlaczego jezuici noszą stroje czarne, choć tak podobne do tych strojów uczonych chińskich. I ten rysunek, który jest studium postaci, tak naprawdę studium stroju Nicolasa Trigo, choć twarz widać jest bardzo precyzyjnie narysowana, został wykorzystany w portrecie Nicolasa, namalowanym przez anonimowego artystę z jego warsztatu, na którym widać dokładnie te same szaty. Być może był jeszcze jeden rysunek z nieco innej perspektywy, ale uzdolnieni artyści potrafili w głowie tą postać obrócić i wykonać obraz właściwie bez wykonywania dodatkowego szkicu kompozycyjnego czy dodatkowego studium. I widać, że rysunek bardzo precyzyjny został przekazany współpracownikowi, który miał wykonać zamówiony obraz przez Nicolasa Trigo. Więc to są wszystko elementy, które wydaje się, że uprawdopodobniają hipotezę, że również nasz rysunek został wykonany przez Rubensa. Na pewno jest rysunkiem oryginalnym, natomiast kwestia autorstwa i potwierdzenia jest tak, jak była poprzednio, wciąż otwarta. Bardzo liczymy na to, że w związku z wystawą i z publikacjami naszego rysunku rozpocznie się na nowo dyskusja na temat tego szkicu i mamy nadzieję, że nasza atrybucja ulegnie potwierdzeniu i że okaże się, że mamy bardzo ciekawy ikonograficznie i wykonany przez Petera Paula Rubensa rysunek w naszych zbiorach. Bardzo Państwu dziękuję.